już niedługo podpiszemy umowę między miastem a Widzewskim Towarzystwem o, na budowę tego pięknego budynku, który za naszymi plecami, budynku, który powstanie na ulicy Kaliskiej, budynku, dzięki któremu miasto zyska 62 lokale komunalne, które będziemy mogli wynajmować naszym łódzkim potrzebującym mieszkańcom. Z drugiej strony WTBS uzyska swoją część, swoją pulę mieszkań. Co bardzo ważne, miastu udało się pozyskać 2 300 tysięcy kredytu, a właściwie dotacji bezzwrotnej z Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki której ten projekt zdecydowanie lepiej spina się finansowo i dzięki której to dotacji koszt budowy mieszkań będzie zdecydowanie niewspółmierny do rzeczywistych kosztów, które będziemy musieli na ten cel ponieść. Między innymi to jest pierwszy, to co chciałam jeszcze zaznaczyć, to jest pierwszy tego typu projekt. W tej chwili jesteśmy na etapie również, mamy już preumowę, jeśli chodzi o bardzo podobną konstrukcję, gdzie wspólnie z Widzewskim Towarzystwem miasto będzie budowało lokale komunalne na ulicy Wysokiej. I myślę, że kolejne tego typu projekty, tą ścieżkę już dotyczącej współpracy miasta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i z partnerem, jaki jest Widzewskie Towarzystwo, będziemy kontynuować, mam nadzieję, w następnych projektach.